Elementarz ważnych słów to są cztery małe, niepozorne książeczki z ogromnym potencjałem, o których dzisiaj Wam opowiem, bo to jest patronat aktywne czytanie. Subskrybujcie! Małe książki, ale mam o nich bardzo dużo do powiedzenia, więc zaczynamy od tytułów: Nauka świętowanie, ten jest moim ulubionym, zaraz Wam powiem dlaczego, przyjaźń i zdrowie. Takie cztery tytuły wydane przez wydawnictwo Słowne, tak jak wspomniałam, patronacko im tutaj kibicuje, dlatego, że yy, uważam, że mają przeogromny wow, potencjał i żeby wam ten potencjał tutaj przedstawić, zacznę może, zacznę może od nauki, dobrze? No bo tak, seria nosi tytuł Elementarz Ważnych Słów. I faktycznie tak jest, że czasami mówimy coś do naszych dzieci na jakiś duży temat, i one niekoniecznie rozumieją, o co chodzi. Niby wiedzą, niby znają słowo, ale co można upchnąć w tym słowie, co się pod nim kryje, jak można je rozwinąć, jaki ono ma, znowu powtarzam, potencjał, to jest właśnie. To, czym zajmujemy się w tych książkach. Zobaczcie, jak one wyglądają w środku. Jest tu naprawdę niewiele tekstu, i jest taka ilustracja, która ma pomóc zrozumieć konkretne słowo. I tu przy tej nauce mamy na przykład poznawaj. No bo jak myślimy o tym, jak się czegoś uczymy, to poznajemy. Powiem Wam, jakie tutaj są hasła: poznawaj, pomagaj. Rozwój, pytania i odpowiedzi, rozwiązywanie problemów, technologia, skupienie, próbuj. Bardzo ważna rzecz. Jeszcze raz gotowość. No cudowna jest ta książka. I wracamy taką klamrą, spinamy nauka. I tak jak wspomniałam, to, co zawiera się w haśle nauka, jest tutaj rozwinięte, takie jakby rozłożone na kilka składników, które mogą interesować dzieci, jeśli chcemy im wyjaśnić, Czym jest tak naprawdę to ważne słowo. Więc tak powoli spokojnie, mięciutko bym powiedziała i przyjaźnie przeprowadzamy dzieci przez wszystkie te słowa rozwój. Dobrze jest codziennie poświęcać czas na rozmyślanie, czytanie i pobudzanie wyobraźni. Uczenie się ważnych rzeczy na pamięć pozwala nam je dobrze sobie utrwalić. Wtedy mogą nam pomagać na co dzień. I w takiej prostej serii mamy wyjaśnione na kilku przykładach, z czego się składa takie ważne słowo, jak na ale to jeszcze nie koniec, bo i dlatego też mówiłam, i znowu podkreślam, jaki super potencjał mają te książki. Tutaj na końcu za każdym razem mamy też podpowiedzi, jak pracować z tą książką, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że tutaj jest niewiele tekstu, że obejrzymy, przeczytamy, wyjaśnimy i co dalej. Słuchajcie, dalej są rewelacyjne pomysły. Za każdym razem jest ich 10. Na przykład e, szósteczka. Każda strona tej książki pokazuje scenkę przedstawiającą proces uczenia się. Wyobraź sobie, co się działo przed każdą z przedstawionych sytuacji i co mogło się zdarzyć później. Tam, jak mamy dzieci na biwaku, oni na przykład jedną z takich zabaw jest wyobraź sobie, jak te dzieci mają na imię. One specjalnie tutaj nie mają żadnych imion, jak się przygotowywały do tego bi biwaku. Albo dziewiątka. Obudź w sobie ciekawość, zróbcie wspólnie wyklejankę, na której umieścicie wszystkie rzeczy, jakich chcielibyście się uczyć. Już sobie wzięłam też to świętowanie, ale chcę Wam powiedzieć, że to jest idealnie ten sposób, którym ja byłam tak zachwycona i tak zafascynowana nim, jak moje dziecko zaczęło naukę w angielskiej szkole. I teraz ja to widzę, że tych 10 sposobów, tych 10 pomysłów, które znajdziecie w każdej z tych książek, to jest sposób uczenia się właśnie w angielskiej szkole, gdzie przerabiamy temat na wszystkie sposoby, czyli nie tylko przeczytanie książki, ale i opowiedzenie, co by było, gdy wyobrażanie sobie różnych rzeczy, zastanawianie się nad przeszłością, przyszłością, wyklejanie i cała ta kreatywna otoczka, która towarzyszy no, przyswajaniu wiedzy, czy w tym wypadku rozkminiania ważnych słów. I każda z tych części mniej więcej na takiej zasadzie się czyta. I wspomniałam, że uwielbiam to świętowanie, dlatego że bardzo często w książkach dla dzieci, jeśli mamy świętowanie, to sobie wyobrażamy, że to są najróżniejsze święta, w różnych krajach, jak się obchodzi, w różnych kulturach. Nie. Tutaj jest zupełnie inne podejście do świętowania. Tutaj celebrujemy ważne momenty w naszym życiu co można świętować, co warto świętować, do czego przekładać uwagę, żeby nam te ważne, no, też wspomnienia po prostu nie umknęły. Jestem zachwycona tym pomysłem. I znowu elementarz ważnych słów. Wśród świętowania, znaczy w tym słowie, mamy kamienie milowe. Kamienie milowe to są ważne momenty, kiedy my przekraczamy pewien etap albo wchodzimy w nowy etap, zdobywamy nową umiejętność. Tak jak tutaj widzicie, na przykład dziecko nauczyło się jeździć na rowerze samodzielnie, bez dodatkowych kółek. Mamy też słowo muzyka, które jest no, jakby związane ze świętowaniem. W bardzo, bardzo wielu obszarach. I tutaj jest też taka zachęta do tego, żebyśmy się po prostu cieszyli muzyką, znali piosenki na różne okazje, czy to kolendy, czy stolat, czy jakąkolwiek inną, ale też po prostu czasami tańczyli, bo chce nam się tańczyć, jest świetna zabawa. Są tradycje, bardzo dużo do tego przykładamy uwagi. Jest jedzenie, czyli też świętujemy, na przykład biesiadując, i jak można to robić, jakie mogą być smakołyki. Tutaj to wszystko też jakby zawiera się w ważnym słowie: świętowanie. Święta mogą mieć związek z konkretnymi słowami, na przykład wszystkiego najlepszego albo 100 lat, ale też z kolorami najróżniejszymi. Lubimy robić różne rzeczy, możemy wspólnie się nimi cieszyć. I tutaj na obrazku jest taki drogowskaz i każdy może sobie wybrać, jak lubi świętować i jak chciałby świętować. Ale zobaczcie, że świętować możemy nowe sytuacje. Na przykład tutaj mamy nową przyjaźń i to świętujemy. Może to być przeprowadzka, może to być początek, na przykład przedszkola czy szkoły. Więc takie też ważne rzeczy, ale też cieszymy się sobą, czyli świętujemy. Na przykład, jeśli spotkaliśmy się z dawno niewidzianą przyjaciółką czy przyjacielem, każda wspólna zabawa zbliża nas do siebie, i to jest prawda. Nie powiedziałam Wam jeszcze, co jest na. Na samym samiutkim końcu, no bo skoro to jest elementarz ważnych słów, na samym końcu po tych dziesięciu tutaj zabawach, nad którymi tak się rozwodziłam, przy, pokazując wam poprzednią część, zauważcie, że jest jeszcze słowniczek z tyłu i tutaj trzy, cztery słowa związane z tym konkretnym hasłem. I tutaj akurat w słowniczku mamy baśnie, uczcić coś, kamień milowy, mity i legendy. I podobnie wspaniałe są książki o zdrowiu i o przyjaźni. Przy zdrowiu mamy tutaj energię, mamy tutaj jak ważne są ćwiczenia, mamy tutaj słońce, wychodźcie na słońce, czerpiemy energię ze słońca, to zawsze poprawia humor. Jest rozdział o alergiach. Jasne, że jeśli, jeśli mówimy o zdrowiu, to jest też sen. I na końcu te zabawy i słowniczek. Nawyk, higiena osobista i zagrożenia. Tym tytułem o przyjaźni w zasadzie też jestem zachwycona, dlatego że on znowu tak spokojnie i tak ciepło zaprasza dzieci do zrozumienia, czym jest przyjaźń. Na przykład tak bardzo nam potrzebne do zaspokojenia poczucie przynależności. Chcemy wiedzieć, że jesteśmy częścią grupy. Sztuka dzielenia się. I pewnie się zastanawiacie, jak tutaj to jest opisane. I tak jak wspominałam, to jest zawsze wyjście do rozmowy. I tutaj mamy tak. Z przyjaciółmi dzielimy się wspomnieniami, pomysłami i czasem. Jeśli macie ochotę, możecie też podzielić się smakołykami. Jest też zdrowie, jest też takie dopingowanie, zachęcanie, że stoimy przy naszych przyjaciołach, nawet jeżeli, a może zwłaszcza jeżeli, oni przeżywają jakieś trudne momenty. I w słowniczku mamy kłócenie i godzenie się. Tutaj kłótnia jest pokazana jako coś, co się zdarza, coś, co czasem jest potrzebne i coś co warto zakończyć. Otwartość szacunek wspierać kogoś i wyjątkowość. Kiedy coś jest wyjątkowe, to znaczy, że jest jedyne w swoim rodzaju i oczywiście 10 pomysłów na to, jak się zaprzyjaźnić z tym słowem. Teraz zobaczyłam, że tutaj z tyłu jest napisane w środku mnóstwo dobra i ja się z tym w 100% procentach zgadzam..